W Suwałkach, na dwóch działkach położonych u zbiegu ulic Sejneńskiej i Przytorowej, powstanie osiedle mieszkaniowe, a dokładniej zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i handlowymi. Zgodnie z wydanymi przez miasto warunkami zabudowy powstanie tu aż 6 obiektów. Na parterowych kondygnacjach mogą powstać sklepy i lokale usługowe. Nad nimi, na kolejnych 5 piętrach, mieszkania. Warunki zabudowy dopuszczają jednak aż 2 kondygnacje podziemne. Powierzchnia zabudowy na dwóch działkach nie może przekroczyć 30%, ale to zastrzeżenie nie dotyczy podziemnych parkingów, co oznacza, że będą one mogły wykraczać poza obrysy budynków. Na powierzchni gruntu również znajdą się parkingi. Co najmniej 20% miejsc postojowych ma znaleźć się na poziomie terenu. Inwestor został zobowiązany do zachowania wysokiej zieleni porastającej obszar objęty wydanymi warunkami zabudowy. Z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowej będzie musiał mieć również odpowiednią ochronę akustyczną. Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z zawartą z miastem umową, warszawski deweloper dokona przebudowy części ulicy Przytorowej oraz fragmentu ulicy Sejneńskiej, czego skutkiem będzie 57 ogólnodostępnych miejsc postojowych. Wszystkie warunki, które musi respektować inwestor, spisano aż na 7 stronach decyzji. Dokument otwiera deweloperowi drogę do realizacji inwestycji, jednak kiedy ona powstanie, nie wiadomo. Zgodnie z obowiązującym prawem ważność tego rodzaju decyzji nie ma określonego terminu ważności. Można wprawdzie stwierdzić jej wygaśnięcie, ale takiej sytuacji skutecznie zapobiega uzyskanie pozwolenia na budowę.